zdrowia, szczególnie dla normalnych. Czarni głosują na socjalistów, demokratów. Żółci głosują na socjalistów, demokratów. Brązowi głosują na socjalistów, demokratów. Półbiałych głosuje na socjalistów, demokratów. Żydzi głosują na socjalistów, demokratów. No i tylko połowa białych, no i trochę tych innych kolorów skóry głosuje na republikanów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No normalni ludzie tak się zastanawiają, dlaczego czarni głosują w takich wysokim procentach na demokratów, kiedy w zasadzie no jest bardzo dużo normalnych wśród czarnych, także czarni popierają bezpieczeństwo w swoich dzielnicach, bezpieczeństwo i walkę z bandytyzmem, popierają wybór szkoły. No to są te dwie podstawowe sprawy, które w zasadzie są propagowane przez republikanów. Szkoły, republikanie tłumaczą, że szkoły to powinny być wolny wybór. Każdy powinien mieć prawo do wyboru szkoły, dofinansowanie. Nie powinno być państwowej szkoły, no bo państwowe szkoły, no to przeradzają się w szkoły partyjne. No i tak jak widać dzisiaj koledzie, uniwersytety, szkoły średnie, no to zrobiły się szkoły partyjne, Partii Demokratycznej. No i to jest właśnie ta sytuacja, to jest fenomen taki, no, dosyć duży. No, ale to nie jest tylko z czarnymi. Również w Kalifornii. W Kalifornii, gdzie wylądowało bardzo dużo żółtych, Azjaci mieli taki plebiscyt i głosowali za tym, czy no mieli, Kalifornia miała głosować, czy tam jakieś preferencje do dostępu do koledzy. No to w zasadzie chodziło o to, że żółci nie dostaliby punktów za pochodzenie, a czarni brązowi by dostali. No i dlatego, że jest tam tyle żółtych, no to ten plebiscyt nie wygrał, no i wszyscy dostęp na koledzie, nie ma czegoś takiego jak punkty za pochodzenie, no bo kiedyś były, później zlikwidowali, teraz znowu wracają. Teraz jest taka sytuacja, że jeden z profesorów został zwolniony z koledżu, z uniwersytetu, tylko dlatego, że jemu kazali egzamin dla czarnych zrobić no jakiejś drugiej kategorii. Miały być łatwiejsze pytania niż dla wszystkich i pozostałych, czyli dla żółtych, brązowych i białych. No i on się nie zgodził, żeby zrobić dwa różne poziomy egzaminów z ocenami takimi samymi, został wywalony, no i poszedł do sądu. No i teraz jest walka o to. No ale to ciągle jest, to nie są tylko punkty za pochodzenie, ale to są inne piątki, inne czwórki, w zależności od koloru skóry. No i to ludzie pchają. Ci wszyscy biali liberałowie, kretyni i komuniści, oni mówią, że to jest równość. No czy to jest równość? No każdy normalny rozumie, że to nie jest równość. No ale przepchnęli to, że plebiscyt nie został wygrany, że nie ma tych punktów za pochodzenie. No ale żółci, jednak Azjaci w Kalifornii głosowali na Joe Bidena i głosowali na Kamalę Harris. No i również głosowali na to, żeby nie odwoływać demokratycznego socjalistę, demokratę, gubernatora, no bo tam były właśnie takie głosowania. No i głosowali, żeby go nie odesłać na emeryturę. No facet ma dom za 6 milionów, gubernator Kalifornii ma dom za 6 milionów, no to możecie sobie wyobrazić, o co to chodzi z tymi komunistami. No jest taki kawał polityczny, że w zasadzie tak samo Żydzi są bardzo lojalni do demokratów, tak samo jak czarni. No bo to wszyscy wiedzą, że Żydzi i czarni głosują na demokratów. No tyle tylko, że Żydzi zarabiają jak protestanci anglikańscy, a głosują jak portorykańczycy. No portorykańczycy też, to nie jest stan.
No ale oni nie mogą głosować w pewnych kwestiach na prezydenta, ale w wszystkich innych kwestiach mogą głosować. No i można się zastanowić, że to głosowanie no to jest wbrew własnym interesom. Ale jakie to są własne interesy, tak? No, czarnych demokraci, no to był demokraci, to w czasie wojny secesyjnej, no to była partia właścicieli niewolników, a republikanie to byli ci z północy, którzy zwalczali niewolnictwo. W latach 1960 demokraci zrobili 180, stanęli na swojej głowie i z właścicieli niewolników zrobili się w zasadzie opiekunami czarnych. No i zaczęli rozdawać pieniądze, zaczęli sypać pieniędzmi, no i zdobyli głosy. Praktycznie wszystkie głosy czarnych idą na demokratów za to rozdawnictwo. Dlaczego Żydzi głosują? No Żydzi ogólnie są socjalistami. Cały Izrael został zrobiony jako jeden wielki socjalistyczny kibuc. No i oni faktycznie zarabiają, jak większość zarabia, jak episkopalni, anglikańscy, protestanci, no a głosują właśnie tak jak Portorykańczycy, jak tak ten kawał jest. W tej demokratycznej partii no to też są pewne wyjątki. Żydzi ortodoksyjni, czyli Żydzi w kapotach, Żydzi w tych hałatach, w tych myckach z tymi loczkami takimi, w tych czapach wielkich, nie wiem, czy z bobra, czy jak tam się one są, ci rabinowie mają, no ale ci ortodoksyjni no to raczej popierają republikanów, no bo jako te są bardziej przeciwko LGBT, przeciwko tym najróżniejszej rozwiązłości seksualnej, czyli ortodoksyjni Żydzi z tego sztetla, z tej wioski żydowskiej, takiej jak przedwojennej w Polsce czy w Rosji, no to ich jest dużo jeszcze tam w Nowym Jorku, no to oni są za konserwatywnymi, tym czymi Bóg, honor, ojczyzna, można powiedzieć. A Żydzi, którzy są reformowalni, no bo oni też mieli tą reformę, tak? Tak jak protestanci odeszli od katolicyzmu, tak i no też bardziej skomplikowane, no ale te hałaty i kapoty głosują za republikanami, wszyscy ci z małymi brodami głosują za demokratami. Tak. Nawet do lat 1960 republikanie no to mieli bardzo duże, spore poparcie czarnych. W latach 1960 i 80 republikanie dobrze im szło, szczególnie w Kalifornii. No a później to wszystko to w zasadzie upadło. Byli tak zwani demokraci Reagana, no co to znaczy, że bardzo dużo demokratów odpuściło sobie partię socjalistyczną. Oni widzieli, co nadchodzi już 40 lat temu, no i przeszli do partii republikańskiej. No mam nadzieję, że Polacy też zrozumieją, bo z Polakami też jest duży problem. Połowa Polaków głosuje na socjalistów, połowa Polaków niestety głosuje na demokratów. Także budują ten socjalizm. Przyjechali do Ameryki socjalizmu, a głosowali na Bidena, głosowali na Kamalę Harris, na Baracka Obamę, Muhammeda, głosowali na Clintonów. Wszyscy ci Polacy, którzy głosowali na tych demokratów, no to mamy dzisiaj to, co mamy, tak? To jest przez ostatnie 30-40 lat, no to rozbestwienie lewaków jest między innymi dzięki nie tylko czarnych, żółtych, Żydów, ale i Polaków. Polacy też przyczynili się do tego, że mamy to, co mamy. No i ci demokraci Reagana po prostu opuścili tą partię demokratów, jeszcze nie tak bardzo socjalistyczną wtedy. No i Reagan wygrał.
Takim najprostszym wytłumaczeniem, dlaczego Republikanie nie wygrywają głosów czarnych, no dlatego, że Republikanie odpuścili sobie już, Republikanie sobie odpuścili czarnych, także, że nawet nie chcą do nich, nie ma potrzeby spędzania czasu, bo wiedzą, że czarni po prostu nie będą słuchali. No, pracujący czarni, tak. Ci, którzy zarabiają, ci, którzy płacą podatki, ci, którzy mają domy, ci, którzy muszą płacić podatki katastralne i tak dalej, podatki od dochodu, podatki od oszczędności, no to oni raczej są konserwatywni. Wszyscy, którzy są zaangażowani bezpośrednio finansowo, każdy, kto jest finansowo zaangażowany, jest konserwatystą. To nie ulega dwóch zmian. Każdy, kto może głosować o tym, że będzie dostawał forsę, no to jest socjalistą. No i dlatego są te otwarte granice, są te przyciąganie tego, bo rozdzielnictwo, tak, jest rozdzielnictwo zabierać jednym, dawać drugim, no bo obiecują każdemu według jego potrzeb, według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb. No a że te możliwości są żadne, a potrzeby są duże, no to teraz jest 4 tryliony dolarów na infrastrukturę ludzką. Infrastruktura ludzka dla każdego normalnego człowieka, no to zawsze były jakieś autostrady, mosty, koleje, jakieś energetyczne sprawy, kanały, woda, tego rodzaju rzeczy. No a teraz komuniści mówią, że infrastruktura to są ludzie, no i trzeba dać im po prostu na mieszkanie. Nie muszą budować tych mieszkań, nie muszą malować tych mieszkań, dać im na jedzenie, też nie muszą orać, siać i zbierać. Po prostu mają dostać i mają głosować. Niektórzy republikanie w Los Angeles na przykład, no to miał bardzo duże poparcie Goldsmith w Indianapolis, czy Christie w New Jersey. No to oni jakoś tam przeprowadzali te kampanie dla czarnych środowisk. No oni wygrać nie wygrają, no ale część na pewno się zastanowi czarnych, no ale też takie również pokazuje, że biali republikanie, no to nie są rasistami, tak? No bo to jest to, co demokraci i komuniści malują. Malują taki obraz republikanina, że to jest rasista, że to jest faszysta, że nienawidzi wszystkich innych kolorów skóry. No ale dlaczego tak atakują socjaliści? No dlatego, żeby ludzie się skoncentrowali na innych rzeczach niż na tym, że socjalizm nigdy nie działa. No i takie oskarżanie od faszystów i rasistów i homofobów, no to zawsze działa. Szczególnie wśród kolorowi to wiadomo, ale i wśród białych. Biali też, połowa tych białych nienormalnych się sama przekonała. Ciekawe jest, że gubernator republikański w Maryland, no to został wybrany drugi raz na drugą kadencję w 2018 roku, no i miał 30% poparcia czarnych obywateli. Ciekawe jest to, że miał dwa razy więcej poparcia czarnych niż 4 lata wcześniej. Dlaczego? No dlatego, że na tą drugą kadencję jego oponentem był czarny polityk. No jeszcze ciekawszym było to, że on należał do Narodowego Związku dla Postępu Ludzi Kolorowych. No to jest taka nazwa, Postępu Ludzi Kolorowych, bo to po angielsku się nazywa National Association for Advancement of Colored People, czyli Ludzi Kolorowych. No to jest oficjalna nazwa, to nie jest wymyślone. No, tłumaczenie mówię jak słowo po słowie.
No i to było też ciekawe, że w 2018 roku, no to było dwa lata po wyborach prezydenckich i była wtedy ta fala niebieska, fala ta socjalistyczna, komunistyczna. No tak, będzie tak samo fala jak teraz po 2020 roku, w 2022 w wyborach międzyprezydenckim będzie fala czerwona. No na całe nieszczęście republikanie mają kolor ich reprezentujący czerwony, który powinien należeć do komunistów. No ale to też jest ciekawe, że dlaczego demokraci, jak wchodziła telewizja kolorowa, to demokraci trzymali się rękoma i nogami, żeby nie wybrać koloru czerwonego, tylko wybrali niebieski. No a dlaczego niebieski? No bo w zasadzie na fladze amerykańskiej, no to są trzy dominujące kolory, biały, czerwony i niebieski. No i w tych dwóch kolorach dobrze by było, żeby wtedy przypasował niebieski dla republikanów, a dla czerwony byłby dla demokratów. No ale stało się co innego. Dlaczego jego wybrali tam w Maryland? No dlatego, że on pchał niższe podatki. I tak jak wspominałem parę minut temu, wszyscy właściciele Maryland, no to jest dosyć bogaty stan, jest dosyć sporo czarnych, no i jest tam dużo też fachowców wśród czarnych, też są inżynierowie, lekarze, tego rodzaju sytuacja i oni wszyscy płacą podatki. Jak się ma dom, jak ma się pracę, no to płaci się podatki, no to widać co jest. No i właśnie on proponował niższe podatki, tak, także że dzisiaj w Ameryce, no to tylko jest jedna wielka walka, jest polityka tożsamości z tych, co mają i tych, co nie mają. No i ci, co nie mają, no to chcą wycyckać tych, co mają. No i to jest walka od Lenina, od Stalina, od marksistów, wojna klas. Dzisiaj mamy w Ameryce wojnę klas. Przepraszam, na naszych oczach. No ta historia, no to jest bardzo często zapominana albo zignorowana przez republikanów, którzy ogólnie mówią, że Latynosi, no to są już przegrani dla partii republikańskiej, ale to nie jest tak do końca prawda, dlatego że wśród brązowych też są ludzie, którzy pracują, którzy płacą podatki, którzy chcą mieć bezpieczne dzielnice, którzy chcą mieć dostęp do szkół i to widać i będą zmiany teraz. Ironia jest taka, że hiszpańskojęzyczni jednak popierają, nawet wśród Trumpa, dla Trumpa, no to było dużo poparcie, to 8% dla Trumpa poszło poparcie między 2016 a 2020, w tym czasie, kiedy demokraci, no w zasadzie oni to tylko dają siłę do elit, które w ogóle się odłączyły od ludzi pracujących. Socjaliści jedynym rozwiązaniem to jest mieć pieniądze na rozdawanie i wtedy będą wybory. No, ludzie biedni też to rozumieją. Ludzie biedni też to rozumieją, że pieniądze nie rosną na drzewach. Biden, poparcie dla Bidena spada wśród Latynosów dwa razy szybciej nawet niż w Teksasie szczególnie. W Teksasie poparcie Latynosów dla Bidena jest dwa razy mniejsze niż w pozostałych Stanach Ameryki. No co to znaczy? To znaczy, że Latynosi w Teksasie rozumieją, co ten Biden robi dla ich stanu. W latach 2000, no konkretnie w 2004, no to też była taka sytuacja, że George Bush znalazł duże poparcie wśród Latynosów, 40% wśród Latynosów było poparcie w Teksasie, w Nowym Meksyku, w Arizonie, no to były spore, to 40% to jest duża sprawa. Republikanie muszą się teraz złączyć, no i konserwatyści też muszą dojść do siebie wśród wszystkich innych tych grup społecznych. Dla Polaków, no myślę, że Polacy naprawdę powinni się wstydzić
za to, co jeżeli wybierali demokratów, socjalistów przez ostatnie 5, 10, 20, 30, 40 lat, ilekolwiek głosowali, no to jest wstyd i hańba, żeby głosować na Clintona, Obamę, Bidena i wszystkich tych socjalistów. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Polscy socjaliści, przerejestrujcie się na republikanów albo po prostu nie idźcie do głosowania w 2022, 2024. To możecie zrobić. Nie zróbcie komunizmu z Ameryki. Zdrowia dla normalnych.